bezpieczeństwa i praworządności. Rozumiem, że tam najstarszy biegiem radny prowadzi posiedzenie. No, takie są zapisy statutu. Proszę pan. Nie wiedziałem, że to pan akurat. A co pan myśli, że to ja? Nie. No, tego bym absolutnie nie miałem. Nie miałem na myśli jakiejś konkretnej osoby, którą metrykę naprawdę nie patrzę. To już pani przewodnicząca absolutnie. Zawsze bardzo młodo wygląda. Proszę pana. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbyło się w dniu 14 kwietnia w godzinach od 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy. Posiedzeniu, w którym przewodniczyły uczestniczyli członkowie Komisji Zapewniającej Kłon, lista jest w załączniku do protokołu oraz przedstawiciele Policji Straży Miejskiej. Po przyjęciu porządku, posiedzenie przewodniczyłem ze względu, jak Państwo wiedzą, że nie podejmowali uchwały w związku ze złożeniem mandatu radnego przez dotychczasowego przewodniczącego komisji pana Pawełskiego. Po przyjęciu porządku komisja zapoznała się z następującymi pismami. Trzy pisma, że tak powiem, to były pisma z marca z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Komisariatu Policji 6 oraz Wydziału 5 Woli Kowalskiej Straży Miejskiej dotyczyło kandydatów do nagród z racji bezpiecznego Krakowa. No to już jest temat, że tak powiem, w tej chwili aktualny, no bo to już jest po tym ewentualnie, gdyby ktoś chciał więcej wiedzieć, to myślę, że pan Stanek tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczny Kraków, może coś powiedzieć. Natomiast z innych pism, pismo ze szkoły 162 w sprawie bezpiecznego dotarcia uczniów na zajęcia lekcyjne. No jak zwykle, zresztą już nie pierwszy raz tutaj szkoła występuje do nas w tym temacie. W każdym razie tutaj chodzi o to, że generalnie chcieliby dodatkowe patrole, które powinny obejmować godziny, w których nasi uczniowie rozpoczynają zajęcia, mianowicie godzina 7.30, 9.30, a także kiedy uczniowie kończą zajęcia, czyli 11, 14 oraz 16 do 17. Różnorodność godzin spowodowana jest zmianą, zmianowością zajęć w naszej placówce. No i mając bezpieczeństwo, prosimy o zorganizowanie bezpiecznego dotarcia. Myśmy na ten temat tutaj na komisji dyskutowali, bo to jest problem w ogóle złożony, jak Państwo wiedzą, bo to jest w ogóle ciężko. Problem to jest nie tylko ruchu samochodowego na ulicy Wysłuchów czy ulicy Halszki, bo to bardzo dużo ludzi, że przechodzi z tamtego rejonu, gdzie są budowane nowe bloki, ale również sprawa, że tak powiem, komunikacji tutaj dotarcia do tej szkoły. Bo jest sytuacja tak, kiedyś myśmy na ten temat mówili, że można tu jest ten kawałek skweru i ten dojazd od ulicy Stojarskiego z tej jednej strony puścić, żeby była taka nawrotka, bo to jest akurat ten teren gminny. Na naszej komisji jeszcze padła propozycja pana Koszcza, czy nie można by ewentualnie wejść w rozmowy ze szkołą i, no i z gminą, bo wiadomo, że tylko wiązało się to z kosztami i próbować odwrócić wejście do szkoły, żeby wejście główne do szkoły nie było tutaj między blokami w ulicy, nazwijmy to Wysłuchów, tylko od ulicy Stojarskiego. Natomiast wprowadzić jednokierunkowy wjazd do szkoły Stojarskiego i nawrót również do szkoły w drugim kierunku. Tam są te dwie uliczki przy szkole. No jest to, wymagałoby to projektu i, że tak powiem, no i pociągnąłby za sobą trochę kosztów, więc to jest wszystko pod rozwagę. Może kiedyś Komisja Infrastruktury również w tym temacie wspólnie możemy na ten temat podyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o te patrole, no to mówiliśmy tutaj przedstawicielom, oni przyjęli to do wiadomości, spróbują coś w tym temacie pomóc. Jeżeli chodzi o następne pismo, to było z gimnazjum nr 28 w sprawie uruchomienia regularnej patroli Straży Miejskiej na obiektach Wilka przy ulicy Bujaka 15 w okresie 5-11-2013. Tam i to jest sprawa
Szczególną uwagę podnosimy w godzinach, to są dni nawet minione, w środę od godziny 17 do 21, w niedzielę od 15 do 19, bo wtedy na tych obiektach odbywają się rozgrywki amatorskiej ligi piłce nożnej, jest dużo kibiców, no i tak dalej, za tym dla bezpieczeństwa dzieci. Również mówiliśmy na ten temat, te uwagi, że przekazali przedstawicielowi straży policji. Następnie pismo, w zasadzie mail od pana Łukasza Wandrucha w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Miasta w sprawie zamontowania systemu środek kamerowych parku Jordana. Tam na wniosek radnego Piotrka Jaśkowca, ja pamiętam, zostało w Radzie Miasta przegłosowane zainstalowanie tych kamerów parku Jordana. Jak państwo wiedzą, tam we szczeblu są niszczone te posągi i zasłużonych osób głównie przy tym okrągarku nazwijmy się tego wyjawienia. Kilkakrotnie albo były zamazowane, albo tłuczone, w związku z tym celowne, żeby ta kamera była, dostać mi taką informację, że miasto coś w tym temacie zrobi. Czy się? Proszę? Ja się domam się. Mogę robić zdjęcia, tylko w sieci. Ja nie wiem, jak to jest tam system. Trzeba z niej pani nagrywa cały czas, tylko to jest zasadzie. Może tylko w zasadzie. Głos ma pan radny, ja mówię, skończy sprawozdanie, to możemy. Również otrzymaliśmy, proszę państwa, pismo pani Anny Ławaj z Urzędu Miasta Krakowa dotyczące sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych bezpiecznikarzom za 2012. Chodzi tutaj o nazwę zadania, to są dodatkowe patrole policji i straży, realizator kwota i wydatek. Można powiedzieć, że praktycznie w 90% paru jest to zrealizowane, jeżeli ktoś będzie chciał o to zrobić. No i w zasadzie z tematów to by było tyle. Jeżeli są pytania związane z działalnością komisji, proszę bardzo, pan przewodniczący Grom. Ja tu mam tylko jeszcze uwagę do tych patroli. Faktycznie tam przed rynku to by się przydało, bo tam graffiti na linach 28 rosną z dnia na dzień. Jedno do drugiego, prawda? Także faktycznie te patrole to by się... Bo ja tam często widzę te grupki tych młodzieży, która siedzi i w bloku widzę z domu, mieszkania i jak chodzę na spacer z dziećmi, siedzą faktycznie, a graffiti jedna, człowiek obróty, coś tam, coś takie i co chwilę są jakieś walentynki na śmietnikach dopisane właśnie tutaj pod względem tutaj tej Wisły na bojki i takie właśnie dopiski. A gimnazjum to jest tak opisane, jak było czyste, po prostu to jest ta strona od strony właśnie parku, tak jest, kończy się Orlik. Na parku to cała ściana jest zapisana, dlatego wcześniej była tylko jedno graffiti, teraz już jest nic. Was, paręnaście. Ale jak rozumiem, że komisja przekazała policji pewne powiedzmy skoncentrowanie na patroli na zbyt. Tak. Jest sytuacja taka, że odnośnie graffiti, bo myśmy też już na ten temat kilkakrotnie dyskutowali, szczególnie o tych graffiti w obraźliwych i tak dalej. Jest taka powołany referat konkretnie w Urzędzie Miasta się zajmującym. Starze miejskie jest to może niezbędne, ale sytuacja taka jest, że można do nich złączyć. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, bo jedna rzecz mi umknęła, że proszę państwa, dyskutowaliśmy również na komisji. Jak państwo wiedzą, w poprzednim roku mówiliśmy o tak zwanych miejscach najbardziej niebezpiecznych, gdzie trzeba by kierować patrole. Jak państwo pamiętają, w zeszłym roku to uznaliśmy, że są to miejsca przy ulicy Witosa, tam gdzie są te, 19. I bojki tutaj na początku, gdzie są te bojki wysoką, a te narożne i bojki mamy. W związku z tym, że praktycznie można powiedzieć, że po dyskusji, zresztą był też z tego co wiem, komentarz rozmawiał z panem w tym temacie, panem Piwoty o tym miejscu, żeby utrzymać ulicę Witosa. 19. Myśmy również podtrzymali, mówiliśmy Witosa 19 w dalszym ciągu bojki. Była dyskusja, czy to nie spowoduje, że gdzie indziej. To proszę państwa, Straż Miejska mówiła i policja w ten sposób, że to są dodatkowe patrole. To w żaden sposób nie zmniejsza patroli w innych miejscach. To jest... tak to wygląda. Jeszcze jest jedna sprawa. Mówiliśmy o tak zwanych dzielnicowych strażach. Tutaj to z tego, co usłyszeliśmy od komendanta Straży Miejskiej, to praktycznie nie ma wszędzie tej pełnej obsady. Ale z tego co nam powiedział, to jeżeli chodzi o osiedle Kurbanów, to akurat jest zabezpieczony w 100%.
Także prosiliśmy, żeby tutaj dał namiar, przysłał nam fakt do dzielnicy odnośnie to, gdzie za Jakubce odpowiada. No i żebyśmy mieli co do gruntu. Myślę, że można by to w gazecie czy gdzieś to upublicznić. A to jest faktycznie tak jest, no bo to nie... Tutaj zdał egzamin pewien przez lata pewien taki system walki z tą przestępczością, z chuligaństwem, że polegający na tym, że przez jakiś okres czasu jeden z rejonów jest objęty pewnym takim szczególnym nadzorem ze straży, ze strony Straży Miejskiej i Policji, ale to nie będzie panowie. No. Ja się cieszę, że takie są deklaracje ze strony Policji i Straży Miejskiej, ale to realnie niestety to się musi odbywać kosztem innych rejonów, no bo skoro jest skoncentrowanie tych służb, powiedzmy, w tym rejonie, no to siłą rzeczy nie będzie ich na Woli Lucharskiej czy na Piaskach Nowych, no bo wszędzie te patrole jest niewystarczająca ilość, dotrzeć nie mogą, ale to naprawdę zdaje egzamin taki model, że przez pełen okres czasu rejon objęty tym szczególnym nadzorem, tam w tym rejonie spada przestępczość i poprawia się bezpieczeństwo i to warto kontynuować. Witosa 19, no to jest pewna specyficzna sytuacja związana z tym, że tam jest to zawsze rejon szczególnie niebezpieczny koło Skerkusowa na Kurmanowie. Na skutek monitoringu te grupy takich, powiedzmy, młodszych pijaczków, chuliganów zaczynają przenoszą się za te budki jakby poza obręb kamery. No, oni tam nikomu tak na jakiejś fizycznej krzywdy nie robią, nie ma takich przypadków, natomiast sam widok, tam przechodzą ludzie w niedzielę do kościoła, to jest z rejonu parku Kurmanowskiego, no mamy z dziećmi się kręcą, swoim widokiem i zdarza się, że publicznie spożywają piwo i inne napoje alkoholowe, no to deprawują. Jest to całkowicie naganne. No, nie może być akceptowana taka sytuacja, że osoby, powiedzmy, tego rodzaju i to w miejscu publicznym jawnie piły alkohol. To jest, to fatalnie to wygląda i ma fatalne skutki społeczne i to uważam, że należy po prostu zwalczyć. Natomiast od jakiegoś roku tam policja straszmiejska podejmuje jakieś działania, no, ale nie ma skutków. No niestety w tym przypadku jak nie ma skutków, nie potrafią sobie z tym poradzić. Ja no teraz w okresie wiosny lata się nasila, no bo obraz sprzyja gromadzeniu się tych, powiedzmy, można ich określić mianem chuliganów, ale no takich osób, powiedzmy, które lubią się tam w miejscu publicznym i wyglądają jak wyglądają. To też w akademii się przypadku. Panie przewodniczący, dobrze pan zauważył, że skutki są, ale jeszcze panu powiem, że są skutki największe na przystanku autobusowym. Na ile się któraś osoba zatrzyma, błyskawicznie strażnik jest. To na pewno jest skutek super, super. Dobra, ale druga sprawa. Chodzi mi o co? O to bezpieczeństwo dla dzieci do szkoły. Z początku jak straż była, bo była, naprawdę było w porządku. Teraz się znowu zaczyna dzień do tego stopnia, że wszyscy chcą wjechać do szkoły. Do klasy. Do klasy. Wjechali, tylko żeby stopnie do klasy. Jest to niemożne dzień. I do tego stopnia się kierowcy nawet już tak bezczelnie zachowują, że potrafią trąbić na dzieci. I to jest naprawdę, jest to, bo mnie to na przykład denerwuje. Widzę, bo mieszkam tam, to widzę, że jest na pierwszym piętrze. Że gdyby trzeba było naprawdę tej straży powiedzieć rano i wiatrem to połowy też, żeby nie wyjechać się na tym kierowcu. Było spokojnie. Także dziecko szło, kierowca stanął, czekuje, że... To przy szkole 162. Tak, 162. A teraz już się mamy słabili, że potrafią trąbić na dzieci. I te dzieci to jak te myszy pomiędzy samochodami, co tam stoją, uciekają. No jest to po prostu nie do przyjęcia. Ale mówię panie przewodniczący, gdy stanie kierowca, który podawał, albo w kiosku kupić sobie papierosa, czy gazetę, momentalnie strażnik jest. A nie wiem, gdzie oni stoją, gdzie oni to są, to chodzi o te mandaty. A i to prawda jest. Przeczytałem w dzienniku, że znowu wód dla rządowego urodzi za dzieci mandaty. A czy prawda? Ale tak gdzie nie wróci, tak. Ja nie. Dziękuję. Pan przewodniczący Roman. To już jest tak
Przed kątką, nie wiem, może znaleźć powiedzmy, tu ja mówię o gimnazjum 28, z panią dyrektor, może jakieś powiedzmy rozszerzenie monitoringu, które mają takie wewnątrz monitoring, prawda, szkoła ma, może go rozszerzyć o właśnie o to zaplecze na tyłach szkoły, gdzie znajduje się ta skocznia Orli i wojsko do koszykówki i być może jakieś umieszczenie takie właśnie rozszerzenia, prawda, o umieszczeniu właśnie grafity pod tam, jak to na artyku, prawda, jest. I takie monitorów, to rozszerzenie, może by coś to dało faktycznie, żeby się troszkę stanowili, a może by tak ten termin będzie grał, jeśli nazywa się naprawdę jest okropna i tam o tył, kurm i tak dalej, jest tego naprawdę mnóstwo i ja widzę, to jest sobie zamalowane i to powstaje od nowa. Także myślę, że taki pomysł może pani dobrze spotkać, żeby to jednak rozszerzyć, bo to nie jest problem, wydaje mi się, że podnieść podmiotki, które idzie, nie wiem, wewnątrz szkoły, prawda? Może, natomiast nie lepiej byłoby, gdyby taka propozycja była poparta, poparte jakimiś niewielkimi, ale środkami finansowymi. To jest już inna sprawa, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry krok. Nie, pomysł jest dobry. Zresztą chyba poprzednia jeszcze wcześniej dzielnica sfinansowała ten monitoring wewnętrzny w szkołach, we wszystkich szkołach. Muszę powiedzieć tylko, żeby podnieść się do tego, co już jest, bo to nie robi sobie nowego, tylko po prostu to się wyciągnąć, to jest istniejący ciężko na to, żeby miasto nie mają bardzo z panią dyrektorem, że pan Jarosław Kajdański. Mam pytanie do Komisji Bezpieczeństwa, czy ten nasz monitoring dzielnicowy, no można by uczyć na tych przewodnikach chciarzy. Ja wiem, że oni są zakapturzeni, gdy wykonują tę akcję, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ten monitoring może jest w stanie wyświetlić, że jak one są ubrane, jaki kolor chociażby, jaki jest wzrostu, jaki ma kolor butów. Plus jeżeli będzie teraz jeszcze ten system z tymi odciskami, to chodzi o, żeby ich wyłapywać. Ja wiem, że jest problem, że trzeba go zobaczyć na gorącym uczynku, ale jeżeli się po prostu będzie miało te jakieś tam potencje, w ogóle zaniesie tych i badali, no to po prostu zacznie mnie gładać się bawić. No może to być może od tego, że można? No, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o monitoring na Kurzbanowie, to to działa w tym kierunku. Tu na jednym z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa była mowa o tym, że wskazano sprawcę. Okazało się, że był taki student, który wynajmuje mieszkanie na Kurzbanowie, dogadał się ze spółdzielnią i nie wiem, czy pokrył część park, czy sam to zamalowywał, ale to grafiki zostały usunięte. Także to nie jest tak, że ten system nie działa. Ten system działa i potrafią, tylko jest jedna rzecz. To musi być w obrysie kamery i ta kamera jeszcze musi to rejestrować. No, tego przypadku, bo akurat ten przypadek znam, to student pisał magisterkę, no. Że większa hańba dla niego, żeby się odpalił. Ale to bardzo dziwna sprawa, jak się zachowała spółdzielnia w Kurzbanów Nowych, ponieważ nie dlatego, że odpłacił to szkolowanie, ona ma niewycenialne oskarżenie przeciwko niemu. I to jest bardzo demoralizujące, ponieważ jeżeli ktoś jakby za pieniądze może uniknąć kary, tak? A temu studentowi przydałoby się wylepić jakąś karę, oprócz tej finansowej, a nie żeby po prostu pieniędzmi się wykorzystać, a zrobił dużą szkodę. Znaczy, jeśli Szanowni Państwo, no ja nie wiem, czy to nie jest dobre rozwiązanie, bo też kieruję o siebie. Sytuacja wygląda tak, że jak się idzie do sądu, to sam daje karę. A ja mówię, co z tymi rzeczami do naprawienia, no to se skarżcie go z powodu spacerowego. Sąd nie daje usunięcia szkody, tylko daje samą karę. Wtedy prawda spółdzielnia będzie załatwiła swoją sprawę, a sąd nie chce załatwia swoją. I pragmatyczne tak, podejście bardzo. No właśnie, tak to wygląda. Wie co byliśmy zrobić? Kto z Państwa radnych jeszcze w sprawie działalności Komisji Praworządności? Rozumiem, że...